Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era i przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów, którzy przygotowują się do matury z fizyki w 2022 roku. Jest to cykl webinarów w ramach serii Teraz Matura, serii publikacji wydawnictwa Nowa Era. Spotkanie w głównej mierze poprowadzi pan Wiesław Mrożczyk, doświadczony nauczyciel krakowskich liceów, też był doradca metodyczny, osoba doświadczona, jeśli chodzi o przygotowywanie maturzystów, a zajmie się tematem arkusza maturalnego z 2021 roku. Postara się odpowiedzieć na pytanie, czy analiza arkusza maturalnego 2021 z fizyki może być wsparciem dla tegorocznych zdających, dla tegorocznych maturzystów. Także bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania wskazówek, które pan Wiesław przekaże jako punkt wyjścia do przygotowań do matury w 2022 roku. Zanim oddam głos panu Wiesławowi, to w kilku słowach też zaproszę do uczestnictwa w programie diagnozy, do matury próbnej. Tą maturę próbną przygotowujemy. Ona w naszym odczuciu mogłaby się odbyć w tym terminie rekomendowanym, czyli między 5 a 14 stycznia. Do 4 stycznia dyrekcja może na portalu właśnie zamówienie.diagnoza.nowaera.pl złożyć zamówienie na takie arkusze, także zachęcamy do uczestnictwa w tej akcji. Myślę, że bardzo dużo korzyści też niesie ze sobą uczestnictwo w programie diagnostycznym, jeśli chodzi o maturę próbną. Arkusze, które przygotowujemy, mają wystandaryzowane zadania, także jest to bardzo wierne odzwierciedlenie sytuacji, która ma miejsce w maju, sytuacji oficjalnego arkusza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli chodzi o to, co po maturze próbnej, to oczywiście informacja zwrotna, bardzo rzetelna informacja zwrotna dla dyrekcji, dla nauczycieli, ale również dla uczniów. Także i mocne, i słabe strony można już w tym momencie gdzieś poznać i odpowiednio ukierunkować przygotowania do matury właściwej. Oczywiście jest to też poznanie atmosfery związanej z maturą, także tutaj bardzo dużo korzyści matura próbna przynosi i zachęcamy do skorzystania. Samo narzędzie diagnozy jest bardzo rozbudowane też, jeśli chodzi o raporty, bo oprócz arkusza, oprócz klucza odpowiedzi, to również raporty indywidualne, raporty dla nauczyciela z wynikami klasy, raporty z wynikami ogólnopolskimi, także bardzo dużo takich informacji analitycznych do wyciągania wniosków też na przyszłość, bo jeśli nauczyciele, czy jeśli szkoła uczestniczy w programie matury próbnej, to te zestawienia z poszczególnych lat można zestawiać ze sobą i wnioskować. Widzą Państwo też na slajdzie harmonogram udostępniania arkuszy. Jeszcze w tym roku udostępnimy pierwsze arkusze, także tak, żeby w tym rekomendowanym terminie, związanym chociażby właśnie z feriami, które 17 stycznia ruszają w niektórych województwach, tak, żeby te arkusze można było przeprowadzić w ramach matury próbnej. Także jeszcze raz zachęcam do uczestnictwa w tym programie, do skorzystania z możliwości, które niesie matura próbna. Teraz matura to seria publikacji, też seria webinariów, w ramach której przekazujemy Państwu zarówno publikacje papierowe, to są trzy kategorie publikacji, zadania i arkusze, vade mecum i tuż przed egzaminem ta trzecia publikacja jako taka powtórkowa na ostatnią prostą. Także bardzo serdecznie zachęcamy. Oczywiście 10 przedmiotów, 3 kategorie, w sumie 35 publikacji. Także zapraszamy do skorzystania z tej bogatej wiedzy i kształtowania w ten sposób umiejętności praktycznych. Portal diagnostyczny terazmatura.pl to również narzędzie przydatne w przygotowaniach do matury. Tutaj udostępniamy dodatkowe informacje, dodatkowe materiały, też artykuły i tego typu materiały, które pomogą w przygotowaniu, w zaplanowaniu przygotowań do matury. Także bardzo dużo też praktycznych informacji do wykorzystania. Zapraszamy również na fanpage maturalny. Tam udostępniamy takie najbardziej aktualne, najbardziej bieżące informacje, ale też materiały, ale też propozycje zadań czy propozycje ciekawostek, które pomogą w przygotowaniach do matury. Jeśli chodzi o publikacje, o których wspominałem, o Wademeka, zadania i arkusza oraz tuż przed egzaminem, to jeszcze do końca roku można skorzystać ze specjalnego kodu, który tutaj jest widoczny. Wtedy mogą Państwo jeszcze w bardziej atrakcyjnej cenie zakupić te publikacje. Także zapraszamy sklep.nowaera.pl.
A teraz oddaję głos panu Wiesławowi, który przeanalizuje arkusz maturalny z 2021 roku z fizyki pod kątem przygotowań. Także myślę, że bardzo dużo praktycznej wiedzy, praktycznych informacji związanych z przygotowaniami do przyszłorocznej matury. A ja pojawię się jeszcze na chwilę po spotkaniu z panem Wiesławem. Do zobaczenia. Witam Państwa serdecznie, witam drogie koleżanki, drogich kolegów i także, mam nadzieję, maturzystów. Proszę Państwa, na dzisiejsze spotkanie przygotowałem bardzo ważny temat, który związany jest z przygotowaniami do matury w roku 2022. Temat ważny, bo matura odbędzie się według troszkę innych zasad niż zazwyczaj, na zasadach podobnych jak to miało miejsce w roku ubiegłym, obecnym 2021. Tematem spotkania zatem będzie, czy analiza arkusza maturalnego z fizyki w roku 2021 może być wsparciem dla zdających egzamin w roku przyszłym. Proszę Państwa, przygotowałem cztery pytania, na które postaram się w trakcie tego webinarium odpowiedzieć. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło podstaw prawnych tego zmienionego egzaminu maturalnego w roku 2022. W drugim pytaniu skoncentrujemy się na zadaniach, na sednie sprawy, które zadania, wskażemy sobie, które zadania były najtrudniejsze dla zdających w roku 2021, a które najtrudniejsze i dlaczego. Kolejne pytanie to rozwiązania zdających. Będziemy próbowali przyjrzeć się typowym, najczęściej popełnianym błędom. I wreszcie wnioski kończące. Podzielę się z Państwem moimi sugestiami, moimi przemyśleniami, które rodziły się w trakcie tych analiz wszystkich, które przed webinarium dokonałem. Przejdźmy zatem, proszę Państwa, do podstaw prawnych. Otóż są dwie podstawy prawne. Zwracam Państwu uwagę na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku. Pierwszy z dokumentów, proszę Państwa, zawiera podstawę programową. Na bazie podstawy programowej były układane, ustalane wymagania egzaminacyjne do wszystkich egzaminów maturalnych, które odbyły się przed rokiem 2021. W roku 2021 wymagania egzaminacyjne zostały oparte na tak zwanym załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji, i znajdują się w jednym dokumencie, który Państwo możecie znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Link podaję u dołu slajdu. Ten dokument to aneks. Aneks do informatora o egzaminie maturalnym z fizyki obowiązującym w roku szkolnym 2021-2022. Aneks zawiera wymagania egzaminacyjne, wymagania ogólne, szczegółowe, przekrojowe, a także wymagania doświadczalne. Przejdźmy, proszę Państwa, do krótkiej analizy tego dokumentu. Uznałem, jako praktykujący nauczyciel i też przygotowujący młodzież do matury, że dobrze byłoby ustalić, uzmysłowić sobie, które zagadnienia z podstawy programowej zostały usunięte, które nie znalazły się w aneksie. Analizę przeprowadziłem bardzo szczegółowo na wszystkich działach, a Państwu chciałem zaprezentować bryłę sztywną, dynamikę bryły sztywnej. Ten dział fizyki został jak najbardziej okrojony. Podstawa programowa dotyczy ucznia, aneks dotyczy zdających. Popatrzmy, co w tej podstawie programowej usunięto. Usunięto dynamikę bryły sztywnej, usunięto sposoby obliczania energii bryły sztywnej, usunięto moment pędu oraz zasadę jego zachowania,
a także doświadczenia demonstrujące zasadę zachowania pędu. Jak Państwo widzicie, dosyć sporo tutaj usunięto. Natomiast to, co zostało, jest oczywiście zawarte w aneksie. Prezentuję tutaj w kolumnie po prawej stronie. Dokonałem tej analizy, tak jak wcześniej wspomniałem, dla wszystkich działów i żeby nie przedłużać, to tylko króciutko scharakteryzuję wyniki tych analiz. Otóż w grawitacji i elementach astronomii w zakresie podstawowym usunięto ruchy planet widziane z Ziemi, które przesuwają się na tle gwiazd, fazy Księżyca i przyczyny ich występowania. Następnie orientacyjne określanie wieku Układu Słonecznego, opisanie Wielkiego Wybuchu czy rozszerzanie się Wszechświata, a więc też sporo treści usunięto. Z fizyki atomowej, proszę Państwa, znika efekt fotoelektryczny oraz oczywiście tutaj praktyczna część to zasada zachowania energii, która jest potrzebna do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów. Tego już w wymaganiach egzaminacyjnych nie ma. Fizyka jądrowa. Tu, proszę Państwa, znika bardzo praktyczne zagadnienie, to znaczy datowanie substancji na podstawie składu izotopowego, metoda datowania węglem C14. Znikają, proszę Państwa, jeśli tak mogę powiedzieć, sposoby wykrywania promieniowania jonizującego, wpływ promieniowania na organizmy, korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania energetyki jądrowej, czy wreszcie reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej. Kolejnym działem jest termodynamika. Tutaj zredukowano takie zagadnienie jak wrzenie. Uczeń odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego. Analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy. W ruchu harmonicznym i falach mechanicznych drgania wymuszone oraz rezonans zostały tutaj usunięte. Kolejny dział, proszę Państwa, to pole elektryczne. W polu elektrycznym znika nam kondensator i cała plejada tematów, która jest z tym związana, a więc pojemność kondensatora, następnie pracę potrzebną do naładowania kondensatora, wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku, a także wyjaśnienie działania piorunochronu i klatki Faradaya. To ponad kondensatory dodatkowe tematy, które również usunięto, czy zagadnienia, powinniśmy powiedzieć, z tego działu. Prąd stały. Tu znika, jeśli mogę tak powiedzieć, wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników. W magnetyzmie i indukcji elektromagnetycznej znikają nam materiały ferro, dia i para magnetyczne, a w szczególności ich wpływ na pole magnetyczne. Znika także prądnica, transformator oraz zjawisko samoindukcji. W falach elektromagnetycznych i optyce nie będziemy przygotowywać w kierunku wyznaczania metod prędkości światła, bo tego zagadnienia też nie ma. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej. I wreszcie zjawisko polaryzacji przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator. Fizyka kwantowa i kwanty promieniowania. W tym dziale, proszę Państwa, zjawisko fotoelektryczne, fotokomórka, mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego oraz określenie długości fali de Broglie poruszających się cząstek. To wymagania, które usunięto z podstawy, znaczy które są w podstawie, a nie ujęto ich w aneksie. Jeśli, proszę Państwa, chodzi o doświadczenia, bo to także ważna część przygotowania ucznia do matury, pominięto doświadczenia takie jak ciepło, wyznaczanie ciepła właściwego danej cieczy,
badanie kształtu linii pola magnetycznego, elektrycznego, wyznaczenie drgania struny. Tutaj ściśle chodzi o pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny. I wreszcie doświadczenie związane z dyfrakcją światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD. W wymaganiach, proszę Państwa, przekrojowych jest bardzo ważna redukcja. W podstawie programowej mieliśmy wymagania dotyczące, znaczy wymagania opisane na bazie podstawy programowej zawierały informacje dotyczące niepewności pomiaru, obliczania niepewności względnej pomiaru. To jest klasyka, proszę Państwa, ale oprócz tego był jeszcze zapis, że uczeń powinien umieć wskazać te wielkości, których niepewność ma decydujący wpływ na wynik wyznaczanej wielkości fizycznej. A więc jak widać, pewne elementy optymalizacji pomiarów, jeśli mogę tak powiedzieć. To zostało usunięte i obecnie oczekuje się od ucznia posługiwania się pojęciem niepewności pomiaru wielkości prostych, zapisanie wyniku pomiaru z uwzględnieniem informacji o niepewności. I to tyle, jeśli chodzi o te wymagania przekrojowe. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Które zadania maturalne w arkuszu w roku z maja 2021 roku okazały się najtrudniejsze, a które najłatwiejsze dla zdających i dlaczego? Zacznijmy od tych zadań, które były najłatwiejsze, ale najpierw przyjrzyjmy się jeszcze poziomowi wykonania zadań w obszarze ogólnym wymagań. Mamy tu 5 obszarów, jak Państwo pamiętacie, wymagań ogólnych. Pierwszy to jest znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśnienia procesów i zjawisk w przyrodzie. W arkuszu było 11 zadań, w tym 6 zadań zamkniętych łącznie za 7 punktów oraz 5 zadań otwartych łącznie za 12 punktów. W obszarze drugim, analiza tekstów popularno-naukowych i ocena ich treści, były 2 zadania otwarte za 5 punktów. Trzecie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tabel, wykresów, schematów, rysunków. W arkuszu 7 zadań, w tym 3 zadania zamknięte łącznie za 5 punktów oraz 4 zadania otwarte za 9 punktów. Czwarty poziom wymagań ogólnych to budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. I tu, proszę Państwa, mamy 7 zadań otwartych, łącznie za 19 punktów. Ostatni obszar wymagań to planowanie i wykonanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. 2 zadania otwarte, łącznie za 3 punkty. Wykres obok prezentuje wykonanie w zakresie w tych obszarach wymagań ogólnych. I tu widać, że najlepiej wypada obszar 5, planowanie i wykonanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. Natomiast stosunkowo słabo wypadł obszar 2, analiza tekstów popularno-naukowych i ocena ich treści, ale to były tylko 2 zadania za 5 punktów. Zostawiam Państwu lekturę. Znajdziecie Państwo pełne opracowanie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To jest opracowanie egzaminu maturalnego. A ja przejdę do konkretów, to znaczy do tych zadań, które były najłatwiejsze w arkuszu. Najlepsze wyniki w zadaniach zamkniętych zdający osiągnęli w zadaniu 4.1. Poziom wykonania tego zadania to aż 70%. Zadanie dotyczyło grawitacji satelitów, ruchu satelitów. Jest to typ zadania zamkniętego. Zdający musiał przeprowadzić jakościową analizę ruchu satelitów z odwołaniem się do praw mechaniki. I to wypadło w miarę dobrze, poziom wykonania, bardzo dobrze, poziom wykonania 70%. Drugie zadanie na tym podium najłatwiejszych zadań to zadanie 2.2. Tu zdający musiał przeprowadzić jakościową analizę ruchu ciała zawieszonego na nici z odwołaniem się do praw mechaniki.
I kolejne zadanie, najłatwiejsze. Zadanie, w którym zdający musiał zastosować konkretny algorytm postępowania. Mowa o zadaniu 10.3, poziom wykonania 62%. Proszę Państwa, no, można by tak dalej kontynuować, bo tych zadań, które wypadły najlepiej, których poziom wykonania przekroczył 50%, jeszcze było kilka. Myślę, że ja je przejrzałem oczywiście, żeby nie przedłużać, przejdźmy do wniosków po prostu z tych zadań. Otóż zadania łatwe dla zdających to te, które, jak się okazało, są typu zamkniętego, sprawdzają pojedyncze i mało skomplikowane umiejętności, dotyczą sytuacji typowych, wymagają prostej analizy jakościowej i przede wszystkim nie wymagają obliczeń. Przejdźmy teraz do zadań, które sprawiły uczniom zdającym trudności. Zadanie trudne dla zdających to zadanie 3.1. Poziom wykonania 35%. Zadanie związane z efektem Dopplera. Bardzo ciekawe zadanie, dotyczące jednego zjawiska, ale zjawiska przedstawionego w nietypowym kontekście. No, ta nietypowość kontekstu związana była ze zmianą prędkości obiektu, źródła względem obserwatora. Oczywiście wyniki zostały tutaj zaprezentowane na wykresie i uczeń musiał odpowiednio analizować dane pochodzące z wykresu. A więc pojawiła się trudność analizy wykresu. Kolejne trudne zadanie dla zdających. Proszę Państwa, zadanie 6.1, poziom wykonania 26%. Zadanie dotyczyło obwodu elektrycznego zawierającego diody półprzewodnikowe. Należało policzyć w tym zadaniu między innymi pracę, ale wcześniej, w podpunkcie tutaj, o którym teraz mówimy, 6.1, zdający musiał narysować wykres natężenia prądu płynącego przez poszczególne gałęzie w obwodzie w funkcji czasu. I to okazało się zadaniem trudnym dla wielu zdających. Stąd poziom wykonania tego zadania 26%. Do tego zadania jeszcze wrócimy za momencik przy omawianiu błędów, jakie popełnili uczniowie w arkuszach. Trudnym zadaniem dla zdających okazało się także zadanie 1.1, poziom wykonania 35%. Zadanie dotyczyło rzutu poziomego. Zdający miał wyznaczyć iloraz prędkości V01 do V02, czyli iloraz prędkości początkowych i wynik podać z dokładnością do, zaokrąglić i podać z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. W tym zadaniu pojawiła się konieczność wyodrębnienia zjawiska z kontekstu. Ten rzut poziomy. Do tego zadania również pozwolę sobie wrócić przy szczegółowym omawianiu błędów zdających, ale to za moment. Trudne zadanie to także zadanie 2.3. Poziom wykonania 20%. Zadanie dotyczyło, jak już wcześniej zaznaczyłem, ruchu kulki na nici i tym razem zdający musiał wyprowadzić, mówiąc kolokwialnie, wzór na okres obiegu ciała po okręgu w zależności od długości nici, przyspieszenia ziemskiego oraz od kąta alfa. Zadanie jest typem zadania złożonego. Pojawia się tutaj konieczność budowy prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawiska, tutaj konkretnie ruchu jednostajnego po okręgu. Dane, które pozyskuje uczeń do tworzenia tych modeli, no, w tym przypadku pochodzą z rysunku schematycznego, no a także z treści zadania. Poziom wykonania 20%. No, rzutuje na ten poziom wykonania konieczność dokonania przekształceń.
przy wyprowadzaniu wzoru. Tutaj pojawiło się sporo błędów rozwiązujących i stąd tak niski poziom wykonania. Do tego zadania też pozwolę sobie jeszcze wrócić. Trudne zadanie to 3.2. To znowu jest kolejna część tego zadania, które dotyczyło efektu Dopplera. Poziom wykonania tego zadania to 23%. Zadanie również złożone wymagało budowy modeli fizycznych, matematycznych do opisu zjawisk, mówiąc ogólnie, i dane do doświadczenia były pozyskiwane przez zdających z wykresu, z treści zadania. Popatrzmy na kolejne zadanie. Zadanie trudne to także zadanie 4.3. Już tutaj też wspominałem wcześniej o tym zadaniu. To jest ruch planet. Tym razem zdający musi obliczyć okres obiegu satelity S1 wokół Ziemi. Zadanie okazało się trudne. Tu też jest to typ, jak Państwo widzą, zadania złożonego, wymagającego konstruowania modelu fizycznego, matematycznego, i tak jak już wspomniałem, pozyskiwania danych. Poziom wykonania 37%. Zadanie złożone, wymagające też budowy modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk, to zadanie 5.3. Poziom wykonania bardzo niski, 19%. I tutaj dane przedstawione do zadania pochodziły z rysunku schematycznego oraz z treści zadania. I do tego zadania też jeszcze pozwolę sobie wrócić przy bardziej szczegółowej analizie błędów zdających. Podsumujmy, proszę Państwa. Zadania trudne to te, które wymagają, jak się okazało, budowy prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. Zawierają dane w różnych formach, na wykresach, rysunkach schematycznych, tabelach, w treści zadania i wymagają od zdających umiejętnego pozyskiwania tych danych, przetwarzania tych danych, wykorzystania ich do rozwiązania problemów. Zadania, które wymagają wyodrębnienia zjawiska z kontekstu i wreszcie zadania, które dotyczą zjawiska przedstawionego w nietypowym kontekście. Te zadania wypadły słabo. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do bardzo takiej szczegółowej analizy kilku wybranych błędów uczniowskich, które udało się wychwycić w ich rozwiązaniach. A zatem, jakie błędy popełniali maturzyści najczęściej? Na początek wybrałem zadanie, którego poziom wykonania był najniższy, 12%. To zadanie 6.2, diody w obwodzie prądu. W tym zadaniu wypadli lepiej absolwenci techników, absolwenci liceów troszkę gorzej, być może elementy półprzewodnikowe, które występują w programach przedmiotów zawodowych, tutaj pomogły rozwiązującym, ale przejdźmy do konkretnych rozwiązań. I oto mamy pierwsze rozwiązanie. Zdający zastosował tutaj prawidłowe wzory, oblicza ciepło wydzielone w obwodzie w prawidłowy sposób, określa tutaj prawidłowy sposób, czas, proszę zauważyć, 5 sekund, przez 5 sekund w ciągu 10 sekund, o których mowa w zadaniu, przez 5 sekund prąd płynął przez jedną gałąź i przez drugą. I widzimy to w rozwiązaniu. Natomiast kompletnie zapomniał o tym, że w obwodzie prądu przemiennego nie można operować wartościami maksymalnymi. Podano tutaj napięcie maksymalne 6 V, tylko wartościami skutecznymi. Tego w rozwiązaniu nie ma i oczywiście rozwiązanie jest błędne. Drugie rozwiązanie. Tu zdający, proszę Państwa, zastosował wartości skuteczne, ale błędnie określa czasy. Czas przepływu prądu przez pierwszą diodę to, jak widać z tego rozwiązania, 6 sekund, przez drugą diodę 4 sekundy,
Oczywiście takie rozwiązanie jest błędne. I trzecie rozwiązanie. Tu zdający nie poradził sobie z obliczeniem ilości okresów, które przypadają na 10 sekund. Stąd błąd i w efekcie błędne rozwiązanie zadania. Teraz zadanie 4.3. Poziom wykonania tego zadania to 37%, jak już wspominaliśmy, to zadanie już się tu pojawiło dzisiaj w czasie webinarium. Popatrzmy na rozwiązanie zadania i na trudności, z którymi zmagał się zdający. Otóż zadanie to wymagało zapisania promienia orbity. Są to dosyć duże liczby. Wymaga tutaj procedura użycia, czy łatwość zapisu wymaga użycia notacji wykładniczej. No i z tym zdający sobie nie poradził, tu popełnił błąd i w efekcie zadanie było błędnie rozwiązane. I proszę Państwa, w wielu zadaniach, w wielu rozwiązaniach można znaleźć te właśnie błędy. A więc zdającym notacja wykładnicza sprawiała kłopoty. Nie są do niej przygotowani, może nie są przyzwyczajeni do zapisu takich dużych wielkości. I myślę, że nad tym trzeba by popracować, zwrócić na to szczególną uwagę w czasie powtórek, dobierać tak zadania, aby zdający mógł bardziej oswoić się, że tak powiem, z tą notacją wykładniczą. Proszę Państwa, zadanie 7.4. Typowe błędy zdających. Trzy rozwiązania Państwu przygotowałem, tutaj na takim wyciemnionym tle na slajdzie. Popatrzmy, to jest zadanie, które oczywiście dotyczy termodynamiki i mamy tutaj policzyć parcie, siłę parcia, z jaką azot znajdujący się w stanie początkowym A działał na 1 cm kwadratowy powierzchni ścianki zbiornika. Zadanie wydawałoby się proste. Proszę Państwa, spójrzmy, jakie trudności. Jakie trudności, których w zasadzie nie spodziewalibyśmy się w rozwiązaniach zadań maturalnych. No pierwsze rozwiązanie, błędnie przekształcony wzór, czyli taki błąd typowo, trudno powiedzieć, rachunkowy przy przekształceniu wzorów. Siła parcia to nie jest stosunek powierzchni do ciśnienia, zupełnie błędny wynik. Drugie rozwiązanie, tu zdający ma problem z niewłaściwym wykonywaniem działań na potęgach. No i w trzecim rozwiązaniu, nieprawidłowe przeliczanie wielokrotności. Analiza kolejnego zadania. No, tutaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z błędami rachunkowymi. I pierwsze rozwiązanie, mamy tu zadanie 10.2, jak Państwo widzą na ekranie. Poziom wykonania tego zadania wyniósł 37%. I mieliśmy tutaj w tym zadaniu obliczyć, jaką całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego jest ładunek kropelki. Warunki, w których ta kropelka się znalazła, zostały sprecyzowane w treści zadania. Popatrzmy na trzy rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie jest błędne, ponieważ uczeń nie do końca przeczytał polecenie. Obliczył co prawda ładunek kropelki, ale kompletnie zapomniał o tym, że celem i głównym poleceniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego jest ładunek tej kropelki. Tu o tym nie ma mowy. Drugie rozwiązanie jest błędne, dotyczy niewłaściwych działań na potęgach. Trzecie zadanie z kolei jest można by potraktować, że jest to jakiś błąd logiczny czy błąd przekształceń niewłaściwie zastosowanych wzorów. Uczeń oblicza tak naprawdę odwrotność ładunku. Trudno to zadanie uznać za poprawne. Zadanie 3.2. Zadanie 3.2. Wracamy do efektu Dopplera. Zdający miał tutaj policzyć stosunek prędkości oddalania do prędkości zbliżania. No i popełnia tutaj dwa błędy.
błąd fizyczny, że tak powiem, stosowania, właściwego stosowania wzorów, nawet jeśli korzystał z karty wzorów, to źle skorzystał z tego wzoru na częstotliwość fal odbieranych w zjawisku Dopplera. To jest ta rameczka na niebiesko zaznaczona. I proszę Państwa, błąd także przekształceń. Więc tu się nakładają jakby błędy, no i oczywiście wynik nie może być poprawny. To jest bardzo częsta sytuacja, że uczeń popełnia błędy typu źle dobiera wielkości, które występują, które dotyczą zjawiska fizycznego i równocześnie myli się, popełnia błędy w przekształceniach algebraicznych. No, takie działanie na pewno nie prowadzi do rozwiązania, nawet do zbliżonego rozwiązania. Zadanie 2-3, proszę Państwa. Poziom wykonania 20%. Zadanie, jak Państwo widzą na slajdzie, dotyczy ruchu kulki zawieszonej na nici. Tym razem zdający musi wyprowadzić wzór pozwalający wyznaczyć okres obiegu po okręgu w zależności od długości nici przyspieszenia ziemskiego oraz kąta alfa. To już o tym mówiliśmy. I popatrzmy na rozwiązania zdających. To cała trudność, jak się okazało po przeanalizowaniu kilku rozwiązań, tych z błędami oczywiście rozwiązań, no, była związana z ustaleniem siły dośrodkowej w tym zadaniu. Spójrzmy, proszę Państwa, na rozwiązanie pierwsze. No, tutaj zdający próbuje utożsamiać siłę dośrodkową z siłą grawitacji. No, oczywiście to jest błąd. W drugim rozwiązaniu następuje próba utożsamienia siły dośrodkowej z siłą napięcia nici. No to też jest błąd i nie może takie rozwiązanie być uznane za poprawne. W trzecim rozwiązaniu zdający rzeczywiście tutaj dobrze interpretuje siłę dośrodkową, no ale popełnia błędy przy związkach trygonometrycznych kąta alfa i również rozwiązanie jest niedobre. Poziom tego wykonania 20%. Powróćmy na sekundę do zadania 1.1. Zadanie z rzutami poziomymi. Poziom wykonania 35%. Wybrałem rozwiązania, które są reprezentantem, że tak powiem, bardzo wielu rozwiązań zdających. Otóż niestosowanie się do poleceń zdających. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, czym to jest powodowane, ale bardzo wielu zdających po prostu tak bardzo być może koncentrowało uwagę na rozwiązaniu, iż zapominało o poleceniu w zadaniu. Otóż zdający w tym zadaniu miał wyraźne polecenie, aby wynik liczbowy podać zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. No i popatrzmy na rozwiązania, na te dwa rozwiązania. 0,6, tutaj mamy 0,5, tu mamy dwa pierwiastki. Proszę Państwa, absolutnie niespełnione jest polecenie i trudno tutaj takie zadanie uznać za rozwiązane. Zadanie 5.3. Poziom wykonania tylko 19%. Zadanie złożone. I też bardzo typowy błąd zdających. Otóż wielkości fizyczne są oznaczane literami alfabetu łacińskiego. Jak już brakuje tych, to posiłkujemy się alfabetem greckim. No ale niestety, no tak się w fizyce zdarza, że wielkości fizyczne, różne wielkości fizyczne są nazywane, oznaczane tymi samymi literami. No i niestety skutkuje to błędami rozwiązujących. Popatrzmy na pierwsze rozwiązanie. Zdający przyjmuje, że siła F to siła elektrodynamiczna. No i stosuje wartość, którą sobie tam wcześniej wyliczył. Proszę Państwa, no absolutnie nie. No, siła F to w tym wypadku nie ta siła, o której myśli zdający. W drugim zadaniu mamy
typową pomyłkę przy przekształceniach. Mianowicie związek pomiędzy napięciem, natężeniem pola i odległością no jest nie taki, jak tutaj wypisał zdający. Oczywiście prowadzi to do błędnego rozwiązania. I kolejne rozwiązanie. To samo zadanie, kolejne rozwiązanie. Proszę Państwa, wielkość S, literka S została zarezerwowana w fizyce dla bardzo wielu wielkości fizycznych. W tym konkretnym przykładzie zdający pomylił sobie pole powierzchni S, które występuje we wzorze określającym strumień wektora indukcji, z prędkością, bo S to także oznacza prędkość, iloczyn, przepraszam, S oznacza także drogę, to jest iloczyn prędkości i czasu. I tu wyraźnie zdający interpretuje to S, które w zadaniu jest polem powierzchni, jako drogę w ruchu jednostajnym. No fakt, była tu poprzeczka w zadaniu, poruszała się ruchem jednostajnym, ale nie o takie S chodziło. I oczywiście obliczony opór elektryczny no jest błędny. Czas na podsumowania, proszę Państwa. Oczywiście analizy, które przeprowadziłem, można by jeszcze długo prowadzić, można by przeglądać dziesiątki i setki rozwiązań, ale myślę, że już nawet ta krótka analiza, której dokonałem, którą przygotowałem przed webinarium, przed spotkaniem z Państwem, wystarczy, aby wyciągnąć kilka wniosków. Oczywiście one mogą być subiektywne, proszę Państwa, ale popatrzmy może na te wnioski i zastanówmy się, jak wykorzystać je do pracy z maturzystami, ze zdającymi, jak usprawnić nasze przygotowania, na jakie zadania zwracać uwagę. Otóż zastanowiłem się po tym wszystkim, jakie są przyczyny niepowodzeń zdających. Te, które już wynikają z tego arkusza analizowanego, czyli arkusza z fizyki z roku 2021. Po pierwsze, brak umiejętności interpretacji zagadnień czy zjawisk fizycznych przedstawionych w zadaniach w nietypowym kontekście. Znane zjawisko fizyczne przedstawione w nietypowym kontekście potrafi ucznia kompletnie wybić i zaczynają się problemy. Konieczność wykorzystania kilku zależności lub praw fizycznych, zapisania ich za pomocą wzorów, powiązania ze sobą i doprowadzenia do rozwiązania. To też wielka trudność. A przecież fizyka to wielka struktura. Problemy, które rozwiązujemy, to też w zasadzie struktura, a nie zbiór luźnych elementów. Kolejna trudność i przyczyna niepowodzeń. Wymóg budowania modeli zjawisk i opisywania ich w sposób matematyczny. I to jest nagminna przyczyna trudności zdających. Jak się okazuje, nie tylko w tym roku, ale jak przejrzałem sobie opracowania, dostępne opracowania z innych lat, ta przyczyna przewija się prawie przez każde opracowanie. Popełnianie błędów rachunkowych. No proszę Państwa, zmora. Na każdym etapie rozwiązywania zadania pojawiają się błędy rachunkowe, których nie spodziewalibyśmy się u maturzysty, który praktycznie zakończył edukację na poziomie szkoły średniej, ponadgimnazjalnej. Błędne stosowanie notacji wykładniczej. Błędy algebraiczne w przekształceniach wzorów. Wreszcie popełnianie przez zdających błędów logicznych. Próba, były takie zadania, tutaj tego akurat nie analizowałem no, na wizji przed Państwem, ale wcześniej sobie też przejrzałem takie zadania. To jest próba wykorzystania elementów tezy twierdzenia do przeprowadzenia dowodu tej tezy. Być może uczniowie mało rozwiązują takich zadań, wymagających od nich przeprowadzenia dowodu.
Niezbyt wnikliwe czytanie treści zadań i poleceń do zadań oraz niestosowanie się do poleceń. Proszę Państwa, zdający działają szybko, może zbyt szybko, czytają pobieżnie, zabierają się do rozwiązania zadania, nie doczytawszy do końca jego treści i poleceń, i stąd potem problemy. W trakcie rozwiązywania nie wracają już do treści polecenia, gdzieś tam w głowie kodują, tak jak w tym zadaniu mieliśmy przykład, proszę Państwa, z ilością ładunków w kropelce, kodują sobie, że mają policzyć ładunek i na tym kończą rozwiązanie. Czego tu brakuje? Brakuje, proszę Państwa, takiego odniesienia się do otrzymanego wyniku. Skonfrontowania wyniku, który otrzymaliśmy ostatecznie, z poleceniem zadaniu i odpowiedź na pytanie, które zawsze powinien zdający sobie zadawać. Czy naprawdę wypełniłem wszystkie polecenia zawarte w zadaniu? Czy moje rozwiązanie rzeczywiście jest pełną odpowiedzią na postawione pytanie? I jeszcze jedna ważna sprawa. Czytanie karty wzorów. Jak się okazuje, uczniowie tutaj wykazują takie przypadki mylenia wielkości fizycznych, stosowania nieprawidłowych wzorów. Wzory w karcie są ponazywane, ale nie są dokładnie opisane. Dobrze byłoby stosować tę kartę wzorów na lekcjach fizyki, odważyć się być może, stosować ją nie tylko podczas przygotowań do egzaminu maturalnego, ale oswajać z jej treścią ucznia już dużo, dużo wcześniej. Czyli jeszcze raz podsumujmy, na co zwracać uwagę uczniów, którzy będą przygotowywać się do egzaminu maturalnego z fizyki. Na dokładne czytanie treści zadań, poleceń, szczegółową analizę przedstawionych w zadaniach problemów, prawidłowe odczytywanie danych do rozwiązania. Mogą to być dane zakodowane, tak jak mówiliśmy, w postaci wykresów, rysunków, tabel. Wreszcie efektywne, powtarzam, efektywne korzystanie z karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. Konstruowanie przejrzystego i logicznego rozwiązania opartego na wielkościach fizycznych opisanych w treści zadania. Obliczenia muszą wynikać z przedstawionych zależności, a wyniki obliczeń muszą być zapisane z określoną dokładnością wraz z jednostkami. I proszę Państwa, malutka jeszcze dygresja do tego punktu. Uczniowie mają taką tendencję zdający do wykonywania pewnych operacji w głowie, się tak wyrażę. Nie wszystko przelewają na papier. Szalenie ważne jest, aby obliczenia wynikały z przedstawionych zależności, a więc to, co wydaje się oczywiste dla zdającego, może nie być już takie oczywiste dla egzaminatora. Proszę na to zwracać uwagę przy dobieraniu zadań w trakcie powtórek przed egzaminem. Staranne wykonywanie przekształceń, obliczeń, tak jak już wcześniej wspominałem, stosowanie notacji wykładniczej. Proszę przygotowywać uczniów już od samego początku kształcenia do notacji wykładniczej, zapisywać dane w formie tej notacji wykładniczej. Nawet nie muszą to być duże wielkości czy bardzo małe, aby ucznia oswoić z notacją wykładniczą. Zaokrąglanie wyniku i zapis z dokładnością do określonej w poleceniu cyfr znaczących. No, szalenie ważna sprawa. Uczniowie mają tendencję do zapisywania wyniku z taką ilością, jaką podaje kalkulator, na którym pracują. Natomiast często polecenie w zadaniu, tak jak byliśmy tutaj świadkami, widzieliśmy zadanie, w którym wyraźnie zaznaczono w poleceniu liczbę cyfr znaczących wyniku. I wreszcie, na koniec ważna sprawa to weryfikowanie wyniku, jak już mówiłem, oraz sprawdzenie, czy odpowiedź spełnia wymagane polecenia. Proszę Państwa, ja swoim uczniom zawsze powtarzam, sprawdzaj wyniki, weryfikuj wyniki, jeśli to oczywiście jest możliwe. I podaję taki przykład bardzo prosty.
Jeśli w zadaniu wyznaczamy na przykład masę człowieka, otrzymujemy jakiś wynik, pochylmy na chwilę głowę i zastanówmy się, czy ta masa rzeczywiście jest masą rzędu masy człowieka. Czy nie otrzymaliśmy jakiejś bardzo dużej albo bardzo małej masy. Oczywiście to jest przykład bardzo prosty, dosadny, ale w wielu miejscach można weryfikować wyniki i przyzwyczajajmy do tego uczniów, a przede wszystkim wyrabiajmy w nich nawyk sprawdzania, czy odpowiedź spełnia wymagane polecenia. Uczniowie kończą na rozwiązaniu i nie mają już tego odruchu, tracąc niekiedy punkty w czasie egzaminu maturalnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że te wszystkie wskazówki, bardzo czasami subiektywne, przydadzą się Państwu w pracy. Przyznam się szczerze, że takie pochylenie się nad wymaganiami egzaminacyjnymi, nad rozwiązaniami uczniowskimi, nad opracowaniami, których jest bardzo wiele, lektura opracowań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wnosi bardzo wiele, jeśli chodzi o efektywność przygotowania uczniów do matury. Powtarzam jeszcze raz. Proszę Państwa, egzamin maturalny, który odbędzie się w roku 2022, będzie oparty na wymaganiach ograniczonych, opisanych bardzo dokładnie w aneksie, a efektywne przygotowanie do tego egzaminu to przygotowanie, które uwzględnia te wszystkie porażki, niepowodzenia, które wystąpiły już w czasie egzaminu, oczywiście porażki, niepowodzenia zdające, które wystąpiły w czasie egzaminu w roku 2021. Jesteśmy w tym roku w lepszej troszkę sytuacji, bo mamy już poziom odniesienia. Możemy odnieść się do egzaminu z roku 2021. To był pierwszy egzamin oparty na aneksie, mówiąc kolokwialnie. Życzę Państwu efektywnej pracy, życzę maturzystom sukcesów, trzymam kciuki i dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność, bardzo dziękujemy Panu Wiesławowi za poprowadzenie spotkania. Zachęcamy do śledzenia informacji, do śledzenia kalendarza nowej ery pod kątem spotkań, które w 2022 roku na pewno będziemy się starali organizować. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dla nauczycieli informacja, widzą Państwo link do pobierania zaświadczeń. Ten link jest tradycyjnie ważny, czy aktywny jeszcze przez 24 godziny. Także do zobaczenia, do widzenia następnym razem.